Kiedy należy zapisać zleceniobiorcę do PPK? Zleceniobiorcę należy zgłosić do PPK, gdy jest on zgłoszony do ubezpieczeń emerytalnego oraz rentowego nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca, następującego po upływie okresu 90 dni zatrudnienia. Jeśli jednak wcześniej zleceniobiorca złoży zleceniodawcy formularz rezygnacji z PPK, to nie należy go zgłaszać do programu. Takie zasady obejmują zatrudnionych w przedziale wiekowym między 18 a 55 rokiem życia. Osoba zatrudniona zgodnie z ustawą o PPK to osoba zgłoszona do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Co zatem zrobić w sytuacji, gdy do tej pory zleceniobiorca podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu, załóżmy do 15 września, a od 16 września zgłosił się do ubezpieczeń społecznych czyli ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W takim przypadku okres zatrudnienia do celów PPK należy liczyć od 16 września, zatem najwcześniej można go zgłosić do programu 30 września, a najpóźniej można to zrobić do 10 stycznia.